Kurczę, to jest tyle tych informacji, a ja chciałbym tak bardzo wam je przekazać, tak żebyście mieli mega skompresowane, ale to naprawdę się nie da tak wprost powiedzieć. Cześć, z tej strony Janek Kiliński, witam was na kanale That Is More. Dzisiaj już w zupełnie nowej lokalizacji, jesteśmy w naszym lokalu na Górze Żar, w Międzybrodziu Żywieckim. Tutaj mamy serwis, mamy wypolczalnię rowerów, wypolczalnię ochraniaczy, kasków i dzisiaj właśnie będziemy mówić o ochraniaczach. To jest odcinek, do którego przygotowywałem się dosyć długo. Zastanawiałem się, jak to pokazać. Temat ochraniaczy jest mi bardzo bliski, bo uważam, że ochraniacze na kolana, tak? Bo dzisiaj będziemy mówić szczególnie o ochraniaczach na kolanach. Jest to temat mi bardzo bliski, ponieważ uważam, że jest to rzecz, która powinna być zaraz po głowie, zabezpieczona podczas jazdy na rowerze. Ja niestety mam różne przygody już z kolanami za sobą. Jestem m.in. po rekonstrukcji więzadła krzyżowego, jestem po rekonstrukcji łękotki. No niestety, ten sport jest taki, że potrafi być kontuzyjny i niestety kontuzje kolana mnie nie ominęły. Tak jak nie ominęły wielu moich znajomych, dlatego jeżeli chodzi o wybór ochraniacza na kolana, jestem naprawdę bardzo, bardzo wybredny. Widzicie, to jest stu ochraniaczy, każdy z tych ochraniaczy używałem. Każdy z tych ochraniaczy ma swoje wady i każdy z tych ochraniaczy ma swoje zalety. Uważam, że nie ma czegoś takiego ochraniaczy idealne, ale możemy dobrać ochraniacze, które będą najlepsze jakby do tego, jak jeździmy, gdzie jeździmy i naprawdę czego oczekujemy od ochraniaczy. Temat jest bardzo szeroki, więc spróbuję go trochę usystematyzować. Zaczniemy od pierwszego podziału. Jeżeli chodzi o budowę ochraniacza, to możemy podzielić ochraniacze na dwie grupy. Jedna grupa to kolano zintegrowane z piszczelem. Mamy na przykład tutaj taki przykład Iona, mamy takiego Foxa, mamy takiego oldschoolowego Lizard Skina, mamy Bluegrassa. To taki typowy ochraniacz, zwany też takim ochraniaczem freeride'owym. Kiedyś bardziej popularnym, teraz już troszkę mniej popularnym. Ma on swoje zalety, niewątpliwie zaletą jest to, że mamy jeden ochraniacz. Ochraniacz, który łatwo się zakłada, bo w 80-90 przypadkach nie trzeba zdejmować buta, żeby założyć taki ochraniacz. Mamy ochraniacz, który chroni nasze kolano i piszczel, więc tak naprawdę wydajemy tylko raz na ochraniacz, nie wydajemy dwa razy na kolano i piszczel oddzielnie. Jest to ochraniacz, który pozornie może się wydawać, że jest wygodniejszy, moim zdaniem wcale tak nie jest. No i jest bardzo częstym wyborem, niekoniecznie mu jest to zły, bo jeżeli potrzebujemy średniej poziom zabezpieczenia, potrzebujemy ochraniacz, który jest jednym ochraniaczem, zawsze jeden rzucamy, nie zastanawiamy się, czy mamy piszczele, czy mamy kolana, mamy jeden ochraniacz, rzucamy. To nie jest złe, zdarza mi się w takich ochraniaczach jeździć. Zakładam je przeważnie wtedy, kiedy wiem, że te jazdki będą takie, powiedzmy, lightowe. Kiedy wiem, że na przykład będę w terenie, gdzie coś mi może wypaść spod koła i może mnie uderzyć w piszczel. Ale nie jeżdżę zbyt często takich ochraniaczach. Zdecydowanie dużo bardziej lubię, dużo bardziej ufam ochraniaczom typowo na kolano. Mamy tu na przykład Dartmoory, które sam projektowałem. Mamy świetny nowy model Foxa na D3O zaczepianym rzepem z przodu. Ale mamy na przykład takiego bardzo lekki ochraniacz Iona, który ma naprawdę bardzo mały ochraniacz. Jest tylko na kolano, jest typowym ochraniaczem enduro trailowym, czyli takim, gdzie praktycznie mamy o nim zapomnieć, ma jak najmniej nam przeszkadzać, a jak się po prostu wywrócimy, to ma uniknąć zdrapki na kolanie, bo na pewno nie unikniemy mocnego strzała w kolano, który może nam zrobić spustoszenie. Tak jak powiedziałem, zaczęliśmy od budowy. Dla kogo ochraniacz na samo kolano, dla kogo ochraniacz na kolano i piszczel, czyli tak zwany combo, a może dla kogoś jeszcze ochraniacz na kolano plus oddzielny ochraniacz dla piszczel. Jeżeli zakładamy, że mało się wywracamy, tak, ja wiem, każdy zakłada, że mało się wywraca, ale możemy sobie na to odpowiedzieć prosto. Kiedy ostatnio się wywróciłem? Czy wywracam się często? Jeżeli zdarza mi się, że wywracam się co najmniej na 5 dni jazdy, co najmniej walę jedną gleby, to znaczy, że się wywracamy często. A to nie znaczy, że jeździmy solo, to znaczy, że jeździmy agresywnie, że często jesteśmy blisko granicy naszych możliwości, że staramy się ją przesuwać, że staramy się robić progres, że lubimy jeździć szybko. To jest spoko. No. To nie chodzi o to, że to jest źle, czy to jest dobrze. Tylko wtedy wiemy, że jeździmy agresywnie, że walimy gleby. I moim zdaniem wtedy zdecydowanie powinniśmy myśleć o dobrym ochraniaczu na kolano. Polecam ochraniacz tak obudowany jak Dartmoor. Przygotowywując go, zakładałem, że on ma być przeznaczony do jak najcięższej jazdy. To jest dobre rozwiązanie, bardziej budżetowe. To jest ochraniacz, który kosztuje do 200 zł. Jeżeli jesteśmy stać na droższy ochraniacz, to bardzo wam polecam nowe Fox Launcher Pro. Jest to ochraniacz też bardzo mocno zabudowany, dodatkowo wyposażony w plastik, o plastiku powiem za chwilę, z wkładką w D3O, fajnie wentylowany, tak? Ten ochraniacz jest na pełnym neoprenie. Po kilku godzinach jazdy mamy nogę bardzo spoconą, możemy mieć różne odparzenia tego ochraniacza.
ten ochraniacz jest na wentylowanym neoprenie, na wentylowanej gąbce i ten ochraniacz zdecydowanie dużo bardziej oddycha i jest dużo wygodniejszy. Ten jest mniej wygodny, jest tańszy, ochrona nie wiem czy porównywalna, ciężko porównać, oba mają naprawdę bardzo wysoki stopień protekcji, tańszy, droższy. Nie znaczy to oczywiście, że powinniście wybierać te albo te, po prostu powinniście dobrać ochraniacz, który będzie potężny, mocny, dobrze zrobiony, z padami na bokach, nie tylko z przodu, ale też z padami na bokach. Najlepiej zapinany na pasek od góry, od dołu może być pasek, może paska nie być. Jakby tutaj, gdzie mam połączenie z piszczelem, to pasek nie jest tak ważny. Ważny pasek jest u góry. Fajnie jak ochraniacz ma w środku silikon. Tak jak tutaj mamy silikonowy pasek, tu mamy silikonowy wzorek. Taki ochraniacz po prostu ma dużo mniejsze szanse na przesunięcie się podczas gleby. To jest ochraniacz bardzo ciekawy, bo to jest ochraniacz tylko na, to jest ochraniacz znowu tylko na kolano. Ale bardzo lekki, bardzo mały, z bardzo małą wkładką. Mam tutaj oddzielnie wkładkę, która jest w tym ochraniaczu. Mam, albo miałem, o. Naprawdę bardzo mała wkładka. Jest to ochraniacz typu Enduro Trail. Mamy taki ochraniacz, mamy ochraniacz Foxa, Enduro serię, taką fajną czerwoną. Jest to ochraniacz, który jest po zupełnie drugiej stronie szali wywracania się i jeżdżenia hardkorowego, jeżeli jeździcie w terenie typu trailowym, flowowym, jeździcie enduro, ale powiedzmy, że nie naparzacie jak dzikie bawoły, tylko po prostu bawicie się fajnie w górach, to ja Wam polecam ochraniacz na kolana, który jest po prostu maksymalnie lekki, maksymalnie przewiewny, który ochroni kolano w momencie, kiedy uderzycie, przewrócicie się, ale to przewrotka tam powiedzmy zdarza się Wam raz na pół roku i jest to naprawdę jakieś niewielkie otarcie. Taki ochraniacz jest ważny, bo może to akurat być ta jedna gleba, gdzie jakiś kamień uderzy Wam idealnie pod rzepkę, więzadło rzepki, albo z boku lekko uderzy, i albo uderzycie naprawdę mocno i wtedy taki ochraniacz może Wam naprawdę dużo pomóc. Może Wam zaoszczędzić wiele bólu, wiele wydanych pieniędzy na leczenie i co najważniejsze, przewrót jazdy na rowerze, prawda? Bo to sprawia największy ból. Też postaram się Wam przedstawić różne opcje. Moim zdaniem jedną z tańszych opcji ochraniacza takiego typu to jest polska firma X-Factor. Ochraniacze są całkowicie produkowane w Polsce, są zatestowaną wkładką Systeka. Jest to ochraniacz zbudowany na lajkrze, czyli jest naprawdę wygodny, jest bardzo przewiewny, nigdzie nie pije. Nie ma żadnych padów bocznych, ale ten pad przedni systekowy jest naprawdę spory. I tak jak mówię, jeżeli jeździcie dużo w terenie, różnym terenie, raczej nie glebicie. Jeździcie tak, żeby raczej się nie wywrócić. Oczywiście zawsze jeździmy tak, ale sami wiemy, że czasem idziemy na full throttle, a czasem po prostu sobie tam lightowe jazdki robimy. To jest jakby moim zdaniem jedna z najtańszych alternatyw. Potem jest ochraniacz Fox Enduro, taki czerwony. Bardzo fajnie zrobiony, bardzo fajnie dopasowany, fajnie oddychający. No i gdzieś tam też w górnej granicy jest na przykład tutaj jako alternatywa taki Ion. Ja niestety taki Ion miałem, już dwie pary. To jest ochraniacz na suwak. Wszystkie suwaki mi się rozerwały. Na pewno ochraniacze typu Enduro pojawia się coraz więcej. Jest to dosyć mocno rosnący trend. I bardzo dobrze, bo to są ochraniacze, które trafiają bardzo często do ludzi, którzy wcześniej jeździli bez ochraniaczy na kolana, zwiększając jakby swój hardcore jazdy. Moim zdaniem powinni jeździć w ochraniaczach. Często się spotykam z ludźmi, którzy jeżdżą naprawdę agresywnie, że jeżdżą cross country w górach, jak z nim wjeżdżam na szlaku i naprawdę jeżdżą mocno, ciężko, szybko i taki typ ochraniaczy jak najbardziej by się im przydał, a do tej pory w ogóle nie pomyśleli na tym, że taki ochraniacz byłby dla nich potrzebny. Dobrze, powiedzieliśmy o ochraniaczu na same kolano, powiedzieliśmy o tym, że raczej dedykuję dla ludzi, którzy jeżdżą hardkorowo albo dla ludzi, którzy jeżdżą bardzo, bardzo lekko, no ale została cała gama ochraniaczy combo, czyli kolano plus piszczel. Jest to ochraniacz, który gdzie bym dedykował dla ludzi gdzieś pomiędzy. Oczywiście nie chcemy się wywracać, ale jeździmy w bike parku, jeździmy różne freeride'owe akcje, gdzieś tam bawimy się na dercie, szukamy ochraniacza uniwersalnego, raczej uczymy się, robimy progres, ale staramy się, żeby nie przeginać pały. To taki ochraniacz nie jest złym rozwiązaniem. Mamy wtedy jeden wydatek, możemy kupić ochraniacz, który jest zintegrowany kolanem z piszczelem, który zapewni nam oczywiście jakiś tam poziom protekcji kolana, na pewno większy niż taki bardzo, bardzo mały ochraniacz na kolano. Zabezpieczy nam piszczel, kiedy jeździmy na przykład nie we spedach, tylko w pedałach platformowych, no to wtedy się zdarza, prawda, że nam się noga zsunie, może uderzyć w piszczel. Ja niestety mam takie, znaczy ja ogólnie mam takie założenie, że tak,
Kontuzja kolana to jest bardzo poważna kontuzja. Kontuzja związana z obiciem piszczela to jest drapka, to jest zadrapanie. Nawet jeśli on się wbije mocno, nawet jeżeli będzie się nawet nadawał do szycia, to ciągle jest to uszkodzenie jakieś tam powierzchowne skóry albo obicie lekkiej kości. Nie słyszałem jeszcze o sytuacji, żeby ktoś sobie połamał piszczel o pedał. No jeżeli chodzi o ochraniacze na kolano piszczel, no na przykład tutaj mamy ochraniacze Foxa Launcher, to są ochraniacze, których jeździ Magda. Dla Magdy taki rodzaj ochraniacza jest optymalny. Magda jeździ typowo dla przyjemności, nie robi hardkoru. Jeżeli jest dla niej za szybko, to zwalnia. Jeżeli nie chce czegoś robić, to nie robi. I po prostu potrzebuje ochraniać gdzieś tam przy jakiejś małej glebie, małej podpórce. Będzie miała bezpieczeństwo zarówno kolana, jak i piękny nuzik. I chciałbym wprowadzić jeszcze jedną formę dzielenia ochraniaczy. I to będą ochraniacze, które mają skorupę plastikową. Tak jak na przykład tutaj te oldschoolowe Wizard Skiny, albo właśnie te Launcher Pro nowe Foxowe. Od ochraniaczy, które nie mają już plastiku. Jest to coraz częstsze, że producenci ochraniaczy odchodzą od plastiku. Kiedyś to było dużo popularniejsze, szczególnie gdzieś tam, gdzie te ochraniacze się zaczęły wywodzić od deskorolkowych, gdzie to były naprawdę jakieś bardzo obudowane ochraniacze freeride'owe, właśnie jak te Lizard Skiny. W ostatnich latach dużo, dużo mniej jest ochraniaczy z plastikiem, a wcale nie uważam, że to jest dobrze, bo ochraniacz z plastikiem ma kilka bardzo fajnych rzeczy, których nie ma ochraniacz bez plastiku. Ochraniacz, który ma plastik na zewnątrz, w sytuacji, kiedy walimy glebę, kiedy mamy jakąś prędkość, załóżmy mamy 20-30 km na godzinę, przewracamy się, padamy na kolano, to on jest sankami, on jest bobslejem. My na nim wsuniemy się i wytracamy prędkość. I nie chodzi już o to, czy on bardziej ochroni od uderzenia, czy nie. On po prostu powoduje, że się przesuniemy i żadne uderzenie nie pójdzie centralnie w kolano. I to nie tylko uderzenie staw, ale też przykręcenie go. Jeżeli wywracamy się w ochraniaczu, który ma materiał, to materiał ma dużo lepszego gripa, dużo lepsze przyczepienie. I w momencie, kiedy uderzamy się, to on jakby się przykleja. On się nie sunie, tylko przykleja. I wtedy cała energia, zamiast się rozsunąć, zamiast na przykład jak przy lądowaniu dropa, kiedy zjeżdżacie i nie ma tego uderzenia, to tu walicie jak samochód w drzewo. I to uderzenie przychodzi dużo bardziej na kolano. Dlatego uważam, że ochraniacze z plastikiem są lepsze. Niestety mają też swoje wady. Ochraniacze z plastikiem nie polecam wsadzać po spodnie. Bo w momencie, kiedy się wywracamy na ochraniaczu z plastikiem, pokażę jaki plastik. O, zrobimy prezentację. Jesteśmy w naszym dobrze wyposażonym serwisie, mamy ręczniczki papierowe. Najpierw pokażę Wam, co się dzieje. Jeżeli mamy spodnie na ochraniacze takiego typu, to uderzamy i one się trzymają. Robimy jakby materiał, trzeba materiał, on się nie przesuwa i się nam spodnie tak bardzo nie drą. Jeżeli mamy ochraniacz plastikiem, który moim zdaniem dużo bardziej chroni, to jest standard. Pierwsza gleba i pach. Jest rozerwane spodnie. Więc jeżeli jesteśmy stylowymi dertowcami, którzy mają ochraniacze pod kolano, nie oceniamy. Taki jest styl na dercie i tak ludzie jeżdżą. Mają spodnie długie, nawet w upalne dni. Ochraniacz, który nie ma plastiku, tylko jest materiałowy od zewnątrz, nie podrze nam spodni tak szybko. Zdecydowanie dłużej one przetrwają. Wiem, że to może nie powinno być wyznacznikiem wybierania ochraniaczy, ale tak jest. Dlatego znowu wracamy do ochraniaczy Launcher Pro. Są ochraniacze zresztą Piotra Krajewskiego, który jak widać bardzo mocno testuje. Mamy taką fajną funkcję. Mamy plastik. A tu mamy już teraz ochraniacz pod spodnie bez plastiku. I wtedy możemy sobie wybrać. Jeżeli jesteśmy stylowymi freeride'owcami, jeździmy w spodenkach krótkich, to wtedy sobie fajnie jeździmy w terenie z ochraniaczem. W momencie, kiedy walimy glebę, ten ochraniacz się ślizga, wytracając energię. A jeżeli mamy spodnie, to mamy pod spodniami, no i albo się poślizgnie, albo się przyblokuje. Żebyście zrozumieli, że naprawdę to ślizganie ma znaczenie, przyjdziecie się bliska. Widzicie te szramy? To nie są szramy od uderzenia, one są właśnie od ślizgania się po kamieniach. Tak to wygląda. I dlatego to jest duży plus ochraniacz z plastikiem. I też uważam, że w takim razie ochraniacze, które typowo są pod krótkie spodenki, warto wybrać takie z plastikiem, no na przykład takie bardzo obudowane Lizard Skiny. Ja wiem, że to są ochraniacze z poprzedniej epoki, ale to, że one są z poprzedniej epoki, to wcale nie znaczy, że to było złe rozwiązanie. I jeżeli naprawdę jeździcie dużo,
w górach, ciężej i szukacie i jesteście przekonani, że na pewno chcecie ochraniacze combo, to takie combo bym wam polecił, takie właśnie, które jest z plastikiem. Nie musi to być duży plastik, może to być mały plastik, są teraz ochraniacze, które mają naprawdę takiego bardzo małego pada plastikowego, ale już ochraniacz z plastikiem, tak jak mówię, to jest posił, to jest jabłuszko, na którym po kamieniach będzie się ślizgało nasze kolano, zamiast stanąć w miejscu i wykrzywić, stanąć w miejscu i przekazać energię prosto w nasze kolano. Myślę, że z grubsza udało mi się odpowiedzieć na pytanie, jakiego typu ochraniacz powinniście dobrać dla siebie. Tak jak powiedziałem, mamy ochraniacze combo, mamy ochraniacze typu samokolano, no i mamy rodzaje ochraniaczy, których mamy sam materiał, no i mamy ochraniacze, gdzie mamy plastik na wierzchu. Ogólnie zdarza się też, że mamy, przed tych ochraniaczach mamy plastik, który jest pod materiałem. I to ma ogólnie taką swoją wadę. Pamiętacie, jak pokazywałem test przed chwilą z papierem? To jest materiał, który lekko się przedziera już, bo on jest na plastiku. On się ślizga, on się rozrywa. Ale jeżeli chodzi o protekcję, w takim razie, o co chodzi z tą protekcją? Które ochraniacze są lepsze? Która technologia jest lepsza? Jak to jest? Czy woli lepiej przybrać taki czy taki? Jak bardzo ta technologia naprawdę wpływa na ochronę naszego ciała, ochronę naszych kolan? Oglądając mój kanał, już pewnie zauważyliście, że ja ogólnie uważam, że firmy mocno blefują, mocno naciągają rzeczywistość, tworzą jakieś marketingowe bzdury, bełkot, który ma was przekonać, że to, a nie inne rozwiązanie jest lepsze albo gorsze. Powiem tak, w tym momencie większość ochraniaczy zbudowana jest na wkładkach. To są wkładki Systek albo nie Systek. Systek to jest taka niemiecka firma, która robi takie wkładki, ale nie są tylko Systeki, są różne. Jak widzicie, od środka taka wkładka jest już certyfikowana. Widzicie, tutaj w środku jest certyfikat wybity. Jeżeli robimy ochraniacz, jakikolwiek byśmy go zrobili, który ma tą wkładkę, to on już jest automatycznie certyfikowany. W momencie, kiedy byśmy robili ochraniacz, który nie ma tej wkładki certyfikowanej, to musielibyśmy certyfikować całą konstrukcję ochraniacza, co by było droższe, bardziej skomplikowane, więc takie rozwiązanie jest dużo prostsze. I w tym momencie myślę, że 80-70% nowych ochraniaczy właśnie korzysta z takiego rozwiązania. Nie oznacza to jednak, że każdy ochraniacz, który jest na takiej wkładce, będzie miał tylko taką wkładkę. Jeżeli sobie zobaczymy, poczekaj, zaraz coś się wam chciałbym... O! Nie mam niestety rozbitego ochraniacza mojego zaprojektowanego przez mnie Dartmoora. Jest to ochraniacz, który ma taką wkładkę, ale pomiędzy kolanem a tą wkładką jest specjalna wkładka, tak zwana memory foam, czyli wkładkę, czyli pianka zapamiętująca kształt, która zapewnia bardzo fajne dopasowanie się kolana do wkładki. Od zewnątrz jeszcze jest nałożona wkładka tak zwana EVA Impact. Na pewno kojarzycie, że wkładkę EVA to jest wkładka, która właśnie pochłania uderzenia. EVA Impact to jest taka jakby rozbudowana wersja tej wkładki. No, strasznie marketingowy bełkot. No ale po prostu EVA Impact to nowsza technologia klasycznej wkładki EVA. Dlatego jeżeli będziecie brali ochraniacze, możecie je pomacać, poruszajcie, wkładajcie, zobaczycie, czy to jest grube, czy nie jest grube, czy się ugina pod palcami. Jak będziecie mieli kiedyś możliwość wziąć te ochraniacze do ręki, to sobie zobaczcie od dołu, jak naciskacie palcem, to tak zapamiętuje kształt palca i dopiero bardzo powoli odbija. Dopiero później jest twardszy materiał w środku, a na zewnątrz jest kevlar, który też ma zapewnić odpowiednią wytrzymałość ochraniacza. Porównamy sobie ochraniacz, który jest tylko na kolano. Jest to ochraniacz Iona, który tutaj na plakietkach, emblematach, o widzicie, chwali się, że ma Systeka. Spoko, dużo osób ma Systeka, się niekoniecznie chwali. No ale dobra, zobaczmy co w środku. Wyciągam. I jest wkładka Systeka, rzeczywiście, taką jak wam przed chwilą pokazywałem, certyfikowana, ale poza tym nie ma nic. Poza tym jest szmata. I ani przed kolanem, ani za kolanem nie ma nic, co nas chroni dodatkowo, więc jeżeli uderzamy gdzieś mocno, uderzamy na przykład przy niskiej temperaturze, bo wkładka Systeka niestety ma taką funkcję, że czym jest chłodniej, tym jest twardsza. Kiedyś właśnie w Francji się wywróciłem przy około 10 stopniach, uderzyłem rzepką w ten sposób, że czułem się, jakbym uderzył w deskę. I dlatego właśnie wpadłem na pomysł, że pomiędzy wkładką a kolanem powinna być właśnie taki memory foam. Ale to nie wszystko, ja wam pokażę, co ja zrobiłem. Ty wiesz, że ja lubię mieć ochraniacze kolano-piszczel i... O, to jest właśnie ten. Rozbudowałem sobie taki ochraniacz. Co prawda nie o
nie o wkładkę Memory, bo takiej niestety nie miałem w Polsce, ale o plastik. To jest taki, to jest bardzo miękki plastik, ale dzięki niemu właśnie też uderzenie bardziej się rozchodzi po ochraniaczu. Jeżeli uderza nas jakiś cienki mały punkt, załóżmy ostry kamień, to wtedy uderzenie automatycznie po drugiej stronie rozkłada się równomiernie na dużo większą powierzchnię, co potem przechodząc w wkładkę typu systek, powoduje, że ona się przechodzi jeszcze dalej. Niestety jak będzie bardzo zimno, to znowu moje kolano ucierpi, ale załóżmy, że nie będzie bardzo zimno, będę jeździł w umiarkowanej temperaturze, to takie połączenie będzie zdecydowanie dla mnie mocniejsze niż samo takie. To w zasadzie nikt Wam nie wnosi, bo takiego ochraniacza nie mam, musiałem sobie go sam przygotować. No ale widzicie, jak bardzo temat ochraniaczy jest dla mnie ważny. Dobrze, że systek. Co, wszyscy w tym systeku? Nie, niekoniecznie. Są technologie, które powiedzmy są bardziej rozwinięte, bardziej high-endowe, droższe. No i chyba wygląda na to, że troszkę lepsze. Zarówno w tych ochraniaczach, to są Bluegrassy, jak i właśnie w nowych Launchach Pro, mamy użyte D3O. D3O, na pewno dużo z Was osób już o tym słyszało coś. Zresztą to nie jest jakoś super nowa technologia, ale ciekawa. Jest to materiał specjalnej konstrukcji, który w momencie, kiedy go dotykamy, jest naprawdę miękki, jest dużo bardziej miękki niż systek. Fajnie się dokłada, układa na kolano, ale w momencie, kiedy uderzamy, on twardnieje od strony uderzenia. Jakby cała jego konstrukcja jest taka, że pochłania to uderzenie, utwardzając się. Jak sobie zobaczycie w środku, to fajnie wygląda. Ja ogólnie się tak strasznie śmierdzi na chwilę szpiotkę. O! Udało się. Widzicie? Całkiem duży pad takiego charakterystycznego pomarańczowego D3O. On, nie wiem czy ile zobaczycie, ale widzicie? Palcem normalnie uginam go. On ogólnie cały też jest dosyć miękki. Robienie czegoś takiego z tym jest dużo trudniejsze. Jest możliwe, bo się wygina, ale jest zdecydowanie trudniejsze. Taki materiał może być cieńszy i będzie bardzo dobrze chronił. W tym przypadku to D3O jest ekstremalnie cienkie, jest to właśnie ten Bluegrass. Ja nie do końca bym temu ufał. To już jest tak naprawdę tak grube jak systek. Myślę, że spokojnie w środkowej sekcji ma co najmniej 1 cm grubości i wydaje mi się, że spoko. O, zrobimy test. Ja nie wiem, co ten test pokaże, ale widziałem, że modnie jest walić w różne materiały. Ciekawy jestem, czy odczuję. To będzie strasznie głupi test i nie powtarzajcie go w domu. Robię go dlatego, bo sam jestem ciekaw. Wszystko jest w liczbach, wszystko jest w marketingu, mówieniu, to lepsze. Jestem ciekawy, czy ten ochraniacz rzeczywiście będzie mniej przenosił uderzenie z tego klucza na moją głowę. Tak, serio to zrobię. Nie chciałbym tak się uderzyć w głowę mocno, ale przez ochraniacz powiedzmy, że czuję, że się rozchodzi to na głowę. Ja wiem, wydaje się mało to obiektywne, ale zdecydowanie czuję, że ten ochraniacz chroni bardziej niż ten ochraniacz. Przy takim małym materiale, że dużo lepiej rozprowadza tą energię. Naprawdę tutaj czułem, że energia jest jakby na większym obszarze i to uderzenie jest dużo słabsze niż w przypadku tego ochraniacza. Musiałem zdecydowanie użyć mocniejszej siły, żeby to przeszło na ten ochraniacz. Wiem, jak to jest strasznie absurdalne z oglądacie, ale moim zdaniem ten test to jest jedna z takich odpowiedzi, które bez tego marketingowego bełkotu pokazują, że coś działa, bo coś czujemy na własnej głowie. Tak, wiemy już o ochraniaczach, o typach, wiemy już o materiale, wiemy, że wkładki mogą być bardziej zaawansowane jak D3O, mogą być prostsze jak typowy taki systek, mogą być jeszcze proste, bo może być po prostu zwykła pianka typu Eva, na przykład tutaj w tych ochraniaczach, o, to jest chyba pianki Eva, o, to był ochraniacz właśnie Ion. Ten miał drobny, zwykły plastik, taki powiedzmy trochę miękki. Do tego była typowa Eva, może to być Eva Impact. Eva i Eva Impact jest raczej ciężka do rozróżnienia. Może być potem, może to jest jeszcze prostszy materiał niż systek. Może być typowa wkładka systekowa albo systekowo podobna. Może być właśnie D3O, jako chyba w tym momencie jeden z najbardziej zaawansowanych materiałów pochłaniających uderzenie. Dlaczego na rynku mamy ochraniacze zaczynające się od powiedzmy około 100 zł do ochraniaczy po 800 zł. Czy to jest tylko kwestia tej wkładki, tylko kwestia marketingu, tylko kwestia marki? Nie, jest to dużo różnych drobnych rzeczy, które wpływają na tą cenę. Jest to na przykład wykonanie ochraniacza. Pamiętajmy, że ochraniacze
Na każdą jazdę co najmniej raz je zapinamy, odpinamy, zapinamy rzepy, odpinamy rzepy, naciągamy paski, popuszczamy paski. To jest dużo większe przeciążenie na materiał niż na przykład mamy na spodniach, niż mamy na koszulce. To cały czas jest zapięte, rusza się zapięte, nasiąka naszym potem, który jest ogólnie strasznie niefajną substancją dla wszelkich materiałów. I on musi być wytrzymały. On musi być odpowiednio też zabezpieczony, żeby nie śmierdział. Rzeczy nasze zapalone śmierdzą, dlatego, bo rozwijają się w tym bakterie. Droższe ochraniacze bardzo często mają dodatkową, na starcie są nasączone antybakteryjnym materiałem, a potem na przykład mają nitki z dodatkiem srebra, które też właśnie zabezpieczają przed rozwojem drobnoustrojów, nie, bakterii po prostu, żeby nie śmierdziało. I to działa? Działa. Nie wiem, czy pamiętacie właśnie te masochisty karka, o których mówiłem, co kiedyś jeździli wszyscy. To były proste, tanie ochraniacze o dobrym, dobrze chroniące, ale noga się tam strasznie pociła i śmierdziały ekstremalnie, ale nie, że trochę. To było straszne, no tak śmierdziało, że to było po prostu straszne. No ale idziemy dalej, no bo widziałem, że jest to wykonanie każdego paska, każdej końcówki paska, to jak on jest zabezpieczony. Zabezpieczenie krawędzi ochraniacza, bo tam zaczynają się ochraniacze pruć. To jaki to jest materiał, ile to jest szwów, to jakiego materiału jest zbudowany bok. Bo powiem wam tak, sam neopren może być w wielu grubościach, może być coś takiego jak neopren i on jest odpowiednio jeszcze dziurkowany dla lepszego przebiegu powietrza. On może być lepszej jakości lub gorszej jakości i naprawdę ta jakość wyjdzie po pół roku już zobaczycie, że ten gorszy będzie porozciągany, powyciągany. Ten lepszy będzie naprawdę lepiej trzymał kształt. Dodatkowo, tak jak mówiłem, wentylacja, rodzaj materiału do wentylacji, rodzaj materiału do odprowadzania wilgoci. To naprawdę jest różnica i naprawdę uwierzcie mi, że w droższych ochraniaczach jest to zrobione lepiej i droższe ochraniacze zapewniają naprawdę większy komfort, czasem lepszą protekcję, ale jeżeli chodzi o komfort, to zdecydowanie przy droższych ochraniaczach czuć to bardziej. No chyba, że mówimy o tych ochraniaczach bardzo lekkich, bardzo takich przewiewnych, enduro, gdzie nie trzeba ich tak bardzo wentylować, bo one same w sobie są bardzo drobną konstrukcją. No to tak jak mówiłem, tu mamy te X-faktory, które są od razu na lightsze, czyli na materiale szeroko używanym przez rowerzystów. No i tutaj jakby ta technologia nie ma aż tak dużego znaczenia. Tutaj bardziej znaczenie ma wyglądu, gdzie większe znaczenie ma wygoda, gdzie w przypadku droższych ochraniaczy ten krój, te szycie jest tak zrobione, że one jest bardziej anatomicznie dopasowane. Tutaj anatomiczne dopasowanie bardziej wynika z lightra niż tak naprawdę z samej budowy. Co prawda mamy tu lekkie takie przeszycia z boku, no ale to wszystko jest na lightrze, która po prostu się rozciąga, dopasowuje. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się wszystkiego, co moglibyście się dowiedzieć o ochraniaczach i mam nadzieję, że informacje, które Wam tutaj dzisiaj przekazałem, będą dla Was użyteczne i będzie dużo łatwiej Wam znaleźć ochraniaczek i będą lepiej spełniać Wasze potrzeby. Ważne jest to, żebyśmy sobie szczerze powiedzieli, do czego potrzebujemy ochraniacz, jakie zimy, czy glebimy, czy nie. Tak szczerze, czy będziemy glebić, czy nie będziemy glebić. Czy potrzebujemy ochraniacze, które będą nam pomagały w głowie, że będziemy czuć się pewniej, bo tam wywrócimy się raz na rok, raz na pół roku w jakimś tam małym terenie i po prostu chodzi o to, żeby się nie pozdrapywali kolana. Czy będziemy tu zwalić nowe triki i nasuwać i wtedy potrzebujemy dużej protekcji, gdzie wtedy dużą protekcję można zapewnić tylko ochraniacz taki na kolano. Czy boimy się porwanych kiszczeli, podrapanych kiszczeli? Jeżeli się ich boimy, a jeździmy naprawdę ciężko, to do ochraniaczy na kolana dokupujemy sobie po prostu zwykłe ochraniacze na piszczele. Ochraniacze na piszczele nie są takie drogie, tam spokojnie można koło stówki dorwać fajny ochraniacz na piszczele. A jeżeli jeździmy wszystko, klebimy raczej rzadko, przeciętnie, gdzieś tam pilnujemy tą naszą granicę komfortu podczas jazdy, nie przekraczamy jej. Granice komfortu, no tego, gdzie czujemy się po prostu pewni na rowerze, a gdzie ona się już zaczyna kończyć, to wtedy wybieramy sobie kombo. Tak jak mówię, nie ma ochraniaczy idealnych, nie ma rozwiązania idealnego. Tańsze ochraniacze mogą zapewniać bardzo wysoką protekcję, droższe ochraniacze mogą zapewniać wysoką protekcję, troszkę lepszy komfort, lepszą wytrzymałość materiału, dzięki czemu posłużą nam dłużej. Decyzja należy na Was. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące ochraniaczy albo nieochraniaczy, jakiegokolwiek aspektu związanego z jazdą na rowerze, sprzętem czy akcesoriami, możecie zadać je w komentarzach albo na przykład na naszym Facebooku Dirty Zmob.
Jeśli Wam się podobało, to oczywiście poproszę Was o zostawienie subskrypcji, zostawienie łapeczki i widzimy się w następnym odcinku. Dobrze, trzymajcie się, hej! A, i zaprawę, jak będziecie tutaj w Międzybrodziu, zapraszam tutaj do naszego lokalu. Jeżeli nie będzie mnie, to będzie nasz serwis i fajnie będzie z Wami zbić piąteczkę.